Tak, pierwszy raz spojrzałem na tą balistę i zastanawiałem się, co można zrobić z takim czołgiem, ale potem sobie przypomniałem, że jest użytek na takie coś. Więc moi drodzy, jak najedzie was Daenerys ze swoimi smokami, już wiecie co robić. Wyciągacie Alt Proto z garażu. Zapraszam do materiału o tej premce. Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, wczoraj wrzuciłem na kanał takiego shorta, w której w kilku raptem słowach streściłem ten pojazd. Dajcie znać, czy coś takiego według was jest interesujące. Jeżeli tak, to pomyślę o podobnych, jak gdyby zapowiedziach materiałów o nowych czołgach, których do tej pory nie było, o podobnej formie lub ewentualnie o takiej formie przekazywania niektórych treści. Natomiast co do dzisiejszego materiału, skupimy się na nowym czołgu premium, który jest do zgarnięcia w maratonie, który już od piątku trwa. Wiem, że część z was oczekiwała materiału już w piątek, natomiast muszę też przyznać się i powiedzieć, dlaczego tego materiału nie było. Dlatego, że Wargaming dało nam możliwość wzięcia tych czołgów na konta CC-kowe lub ewentualnie później na konta swoje, ale dopiero w momencie, kiedy ten maraton wystartuje, tłumacząc się jakimiś sprawami technicznymi. Z racji takiej, że ja nie czuję większej więzi z moim kontem community kontrybutora, nie bardzo miałem też czas, żeby ten pojazd ogrywać na tamtym koncie, stwierdziłem, że na spokojnie poczekam sobie, kiedy on wyląduje na moim koncie głównym, no i wtedy go ogram na streamie, na Twitchu, link do mojego Twitcha, do mojego profilu macie w opisie. I właśnie na Twitchu rozegrałem 50 bitew tym czołgiem, w ogóle w piątek był 14-godzinny stream złota. Ograłem, odłożyłem jakieś bitewki i przygotuję dla was ten oraz następny materiał oparty właśnie na tych bitwach. Podzielę się z wami moimi tutaj spostrzeżeniami. Kto był na streamie, ten widział, co testowałem, jak testowałem, w jakich warunkach sprawdzałem ten pojazd, co chciałem osiągnąć. No i też oczywiście przez weekend byłem zajęty, więc dopiero po weekendzie mogłem usiąść i zacząć dla was z tego coś sklecić, żebyście mogli dzisiaj rano do śniadanka, do kawki, czy tam w późniejszych godzinach do obiadu, czy siedząc na klopie obejrzeć. Załoga, mamy tutaj czteroosobową załogę, więc idealnie wchodzi załoga z AMX-a 30B. Kamuflaż, który tutaj macie, kamuflaż 3D, czy się komuś podoba, czy nie, to jest kwestia gustu, natomiast no dorzucanie czegoś takiego w tej grze... Tak, no nie do końca mi odpowiada. Co do modułów, moim zdaniem najlepiej grać ze stabilizatorem, dosyłaczem i wentylacją. To jest taki uniwersalny zestaw. Ja jako drugi zestaw wziąłem sobie optykę w slocie, który wybrałem właśnie też dlatego, żeby optyka miała większy bonus. Z ulepszeń polowych zamontowałem to, które zmniejsza karę do uszkodzonego magazynu amunicji, uszkodzonego silnika. Oraz to, które poprawia nam prędkość maksymalną jazdy wstecz. Tak to wygląda. Testowałem ten pojazd na modułach zwykłych. Zastanawiałem się, czy w pewnym momencie nie wrzucić modułów różowych, ale stwierdziłem, że już dociągnę do 50 bitew na tych modułach podstawowych. Załoga 79% 5 perka po załadowniczym, ten ma 84%. AMX-em 30B raczej zbyt wiele osób nie gra, więc też kwestia szkolenia załóg. To już oczywiście... Czy kogoś interesuje, czy nie, na tą francuską dychę, to już pozostawiam wam. Pojazd, który ma bardzo dobrą mobilność, naprawdę super się po tej mapie przemieszcza. Pojazd, który ma 11 stopni depresji, działa, bo to jest też coś w sumie nie aż tak często spotykanego, żeby jakieś czołgi miały powyżej 10 stopni. Teraz pytanie, czy 11 będzie jakimś nowym standardem, który Wargaming chce wprowadzić, czy też nie. Tylko 15 stopni podnoszenia tego działa, na to warto zwrócić uwagę. Ktoś tam w komentarzach się mnie czepnął, że nie powinienem mówić depresja czy elewacja, bo w języku polskim depresja oznacza co innego, elewacja również.
Okej, spoko, to jest zrozumiałe, ale przypominam, że my tutaj obracamy się w tematyce konkretnej gry komputerowej, w tematyce gry, dla której pewne słownictwo jest dość charakterystyczne i to, co ja mówię, jest dla was zrozumiałe, jest to swego rodzaju slang, nie wiem, gwara growa, więc nie bądźmy bardziej święci od papieża. Jeżeli ja mówię depresja i elewacja, to każdy wie, że chodzi o coś, co dotyczy konkretnego pojazdu i o jakich cechach mówię, a nie będę tutaj opowiadał o jakichś innych tematach, więc to tak a propos wyjaśnienia. Co do działa, warto zwrócić uwagę na bardzo dobre wartości penetracji, bo mamy tutaj działo, które no, możecie kojarzyć chociażby z Lorki, jak popatrzymy na penetrację 232 penetracji podstawowej, więc jest to pena, która naprawdę wystarcza w większości sytuacji, w razie czego 263 na goldzie. 300 walnięcia na strzał, przypominam, to jest czołg średni, a już od jakiegoś czasu widzimy, że ta alfa na czołgach średnich jest zdecydowanie powiększona od 280 do 320, więc to 300 to jest powiedzmy takie nowe, taki nowy w miarę standard. Zdecydowanie przewyższają teraz te średnie wartości uszkodzeń na strzał stare premki ósmotierowe, które kojarzymy raczej z walnięciem na strzał 240, 0,36 bazowa celność, która jest, to jest taka wartość moim zdaniem mocno zależna od RNG, ale na pewno nie można o niej powiedzieć, że jest słaba, nie można też powiedzieć, że jest dobra, jest po prostu w porządku. Czas celowania 2,5 sekundy, ale warto tutaj powiedzieć wam o tym, że czas celowania to jedno, ale rozrzut tego czołgu jest, niestety rozrzut tego działa jest bardzo słaby, wystarczy sobie nawet stojąc obrócić wieżą powiedzmy o jakieś 90 stopni i zobaczycie, ile czasu będziecie potrzebowali do tego, żeby to działo skupić. Ja to kilka razy na streamie pokazywałem i o ile dobra penetracja, walnięcie na strzał, świetna mobilność i depresja działa, to są cechy, które zachęcają do gry tym pojazdem, to są cechy, które są pożądane w dzisiejszym wocie, to niestety brak pancerza, bo ten pojazd raczej nie odbija. Owszem, czasami zdarzy się wam coś dingnąć, ale to jest pancerz, który mniej więcej wygląda tak, że jeżeli nie, na niego nie liczycie, to czasami coś odbijecie, ale jeżeli będziecie chcieli zagrać na ten pancerz, to niestety zazwyczaj skończycie tak, że zostaniecie odesłani po prostu szybko do garażu, więc absolutny brak pancerza połączony z tragiczną stabilizacją i bardzo długim skupianiem działa powoduje, że tym czołgiem nie gra się zbyt łatwo. Każda agresywna gra dzisiaj w dobie wielu pojazdów z dużą alfą lub sporą liczbą czołgów z magazynkami na placach boju powoduje, że no jeżeli was strzał nie wejdzie, jeżeli źle się ustawicie albo pójdziecie w złą wymianę, to dostaniecie przy tej wymianie albo za więcej strzał, albo dostaniecie kilka pestek z magazynkiem, więc to nie zachęca do agresywnej gry. Raczej tym Alt Pro to trzeba grać troszkę spokojniej, a problem polega też na tym, że mimo tych dobrych parametrów alfy, penetracji i tak dalej, mamy też jeszcze jeden minus, czyli niezbyt dobry DPM, bo DPM niestety szału tutaj nie robi. I jeżeli połączymy to sobie z długo skupiającym działem, w momencie kiedy na przykład wychylamy nasz czołg, on jest wysoki, więc jeśli chodzi o kamuflaż, to tutaj szału bym się nie spodziewał, ale wychylamy nasz czołg, który raczej pancerza nie ma. Długo musimy to działo skupiać, więc ryzykujemy. W tym czasie możemy coś przyjąć niestety na siebie, no bo raczej nie odbijemy, a już długo stoimy, więc jesteśmy kuszącą opcją dla przeciwnika. Oddamy strzał, trafimy, walniemy kogoś za 300, wtedy, a na przykład przyjęliśmy za mniej, wtedy to jeszcze ma jakiś sens. Ale jeżeli tego kogoś nie trafimy, albo wyjedziemy na kogoś w walce 1 na 1, a ten ktoś będzie miał większy DPM, no to niestety jesteśmy trochę w potrzasku. Mamy pewien problem, bo przy walce z każdym czołgiem, który ma lepszy DPM i lepsze parametry działa, on bez większego problemu będzie nas przebijał i tę walkę z nami wygra, a my musimy naprawdę dużo czasu poświęcić na skupienie. I jeżeli właśnie ten strzał jakimś cudem nie wejdzie, bo na przykład bo RNG, bo nam zniesie, no to potem tym DPM-em nie będziemy w stanie nadrobić. I dzisiaj, kiedy bitwy są szybkie, kiedy są jednostronne, to o ile ta mobilność pozwala nam na pędzenie razem z drużyną, kiedy jesteśmy w bitwie po stronie atakującej, w której to my prowadzimy natarcie i powiedzmy pędzimy do tej bitwy 15-3, no to jesteśmy w stanie za tym nadążyć, ale potrzebujemy jednak dużo czasu na skupienie
I to wtedy gdzieś okazuje się, że ci nasi sojusznicy o wiele szybciej zadają uszkodzenia, o wiele szybciej oddają strzały w te czołgi, które zostają i my już nie bardzo mamy w co strzelać. Jeszcze w połączeniu z tym słabym DPM-em to bywa trochę frustrujące, ale tu jesteśmy jeszcze w stanie mobilnościowo nadgonić, no to niestety DPM-owo możemy mieć już pewien problem. Tak samo jak na nas zaczynają się wylewać przeciwnicy, czasami możemy uciec, ale jeżeli już nie mamy jak uciekać, no to też zbyt dużo tych uszkodzeń w krótkim czasie nie jesteśmy w stanie zrobić. Pojazdem nie gra się źle, ale nie gra się na tyle dobrze, bym mógł go zaliczyć do jakiejś takiej elity czołgów premium. Bym mógł powiedzieć, że ten pojazd będzie nową metą czołgów do zarabiania. Nie, moim zdaniem ma on cechy, których brakuje CDC-kowi, by w dzisiejszym WoT-ie był grywalnym pojazdem, ale zdecydowanie nie jest to francuska premka na poziomie Buraska i tego absolutnie nie jest w stanie przeskoczyć. Jednak potencjał Buraska, jeśli chodzi o mobilność połączona z świetnym kamuflażem, ale przede wszystkim tym walnięciem z dwóch pestek w krótkim czasie, no to robi swoje, a tutaj strzelamy wprawdzie za 300, ale kolejna pestka, w której będziemy w stanie strzelić za 300, no to wymaga jednak sporo czasu. I też sytuacja, w której musimy się wychylać na szybko, dawać strzały i się chować, no na tym czołgu to jest niemożliwe ze względu właśnie na długie skupianie działa i to też powoduje, że no nieraz będziemy mocno zirytowani, że poświęciliśmy dużo czasu na skupienie na jakiegoś przeciwnika, w tym czasie któryś z naszych sojuszników go trafił lub zdjął, a my wystawając dość długo pokazaliśmy się przeciwnikowi i zbierzemy przez to strzał na siebie, więc oczywiście można próbować uciekać w takie już głupie gadanie, że to jest czołg wsparcia z 75 linii. Można próbować montować wyposażenie, które zaleca Wargaming, czyli wszystko pod działo, pod jego skupianie, ale moim zdaniem to jest trochę bezsens, bo jeżeli macie czołg ze słabym DPM-em, to pozbywanie się jeszcze tutaj dosyłacza z niego, to też nie jest do końca dobry pomysł, a jednak montując dosyłacz, montując wentylację, troszeczkę ten DPM poprawiacie. Co do racji bojowych, wydaje mi się, że niestety jest to opcja obowiązkowa na tym czołgu, no bo jednak te parametry działa, ten rozrzut, ten długi czas skupiania należy czymś poprawiać, więc najlepiej jakbyście sobie tu wsadzili różowe bądź fioletowe moduły i właśnie racje bojowe. Niestety pojazd ten lubi się zapalić. Ja na 50 bitew spłonąłem chyba 3 razy, więc jest to wartość, o której warto wam powiedzieć. Przede wszystkim dostając od przodu mamy uszkadzane zbiorniki paliwa i przez te zbiorniki możemy się zapalić, ale zdarzyło mi się też zapalić przyjmując strzał z tyłu, no i oczywiście przyjmując strzał dość dużego działa od SU 130 PM, więc na pewno dostając od przodu będą padały wam zbiorniki i musicie starać się te zbiorniki no jak najczęściej naprawiać. Co do załogantów, to tutaj chyba jakiegoś częściej padającego załoganta na tle innych nie zauważyłem. DPM przy takiej załodze, przy normalnych modułach i racjach bojowych wynosi u mnie 2285. Lepszymi modułami można to jeszcze poprawić. Cena, jaką sobie Wargaming walnął za zestaw, to jest, widzę, że mocno poinflacyjna, bo ponad 300 zł. Cena jak za 9 tier, który był mniej więcej jak za 9-tierową premkę, którą mieliśmy jako pierwszą w grze wprowadzaną w postaci czołgu średniego szwedzkiego, no ale tu mówimy o 8, a jednak Wargaming na tej cenie pozostał. Oczywiście czy ktoś wyda te pieniądze czy nie, no to jest już sprawa tej osoby, ja po prostu chcę zwrócić uwagę na drogi zestaw czołgu, który w sumie na pewno nie porywa. I jeżeli zastanowimy się nad czołgami, które mieliśmy w tym roku do zgarnięcia w maratonach, czyli 122 TM, właśnie tego szwedzkiego meda 9-tierowego, czy chociażby w ten niemiecki czołg średni, 8-poziomowy, no to w tym roku Wargaming raczej inaczej chyba podeszło do tych nagród z maratonów, bo o żadnej z nich nie możemy powiedzieć, że zrewolucjonizowały WoT-a, że są to czołgi wybitne, tak jak Progetto, Burask czy masa innych czołgów, które były do zdobycia w maratonach, naprawdę były na bardzo wysokim poziomie, tak te czołgi do zdobycia w tegorocznych maratonach są co najwyżej przeciętne. Tutaj przejdźmy jeszcze na stronę Tanks.gg. Nie wiem dlaczego
mamy taką cechę, że chcemy koniecznie pojazd, który jest do gry wprowadzany, porównać z jakimś innym czołgiem, który już w tej grze jest. Ja bym jednak nie do końca tak do tego tematu podchodził, bo niektórzy z osób, których komentarze czytałem na Twitchu, za wszelką cenę starały się ten czołg, niektóre z tych osób starały się porównać do Lansena C, ale idąc tym tokiem myślenia, można porównać na przykład ten czołg do Mausa, bo też ma gąsienicę i działo tak samo jak Maus, a mi wydaje się, że to nie ma większego sensu. Raczej należy po prostu oceniać ten pojazd na podstawie samych parametrów, no ale już tak na upartego dodałem tego Lansena. Dodałem też CDC-ka, bo uważam, że Proto od CDC-ka jest przyjemniejszy w graniu na takich zwykłych randomach. Od Lansena to tutaj już jest kwestia gustu, jednak niektóre cechy Lansena powodują, że mi bardziej Lansen pasuje. Przede wszystkim DPM, zwróćcie uwagę na różnicę w DPM-ie Lansena, a na przykład DPM-ie tego AMX-a 30. Lansen ma też działo, które strzela za dużą wartość jak na meda, bo jest to aż 320 w porównaniu do takiego chociażby CDC-ka, ale ma tę cechę, że jeżeli wyjedziecie na kogoś, no to wykorzystując ten DPM jesteście w stanie zyskać sobie nad kimś przewagę, jednocześnie samemu nie posiadając żadnego pancerza i nie móc licząc za bardzo na odbijanie jakichkolwiek pocisków, więc robicie przeciwnika DPM-em. AMX, a właściwie Alt Proto AMX 30 czegoś takiego zrobić nie może, no bo jednak różnica w DPM-ie jest już zauważalna. Penetracja, no działo takie, to samo działo co na Lorce, więc no tutaj zdecydowanie przepaść na tle CDC-ka, nie mówiąc już o Lansenie, co powoduje chociażby, że no moim zdaniem nie do końca można go z tym Lansenem porównywać, no bo jednak podstawowa i pena na pociskach premium to jest przepaść na tej nowej premce. Potencjalne uszkodzenia dużo mniejsze niż te dwie ósemki, ale też już nie przesadzajmy, nie ma tragedii, prędkość lotu pocisku taka sama jak w CDC-ku. Na co tu jeszcze warto zwrócić uwagę? Najlepsza mobilność to jest też zdecydowanie atut tego pojazdu. O ile CDC ma większy DPM, no to niestety ta mniejsza pena i przede wszystkim dużo mniejsze uszkodzenia na strzał przy absolutnym braku pancerza powoduje, że tym CDC-kiem gra się po prostu trudniej i zdecydowanie ma się mniej przyjemności. Ja wiem, co mówię, bo niedawno CDC-ka ogrywałem i jednak tym IMX-em Proto gra się dużo, dużo łatwiej. Jest on o wiele bardziej przystosowany do dzisiejszego WOTA, co nie zmienia faktu, że nie jest czołgiem, który tego WOTA rozwala i który w tym WOTie odnajduje się też perfekcyjnie, bo są premki dużo od niego lepsze. Ponieważ dużo dzisiaj było mojego gadania, to bitwa będzie tylko jedna, ta z kronikarskiego obowiązku, natomiast dwie kolejne zaprezentuję Wam w innym materiale, który pojawi się pewnie niedługo na moim kanale na YouTubie. Zwróćcie uwagę właśnie, jak fajnie ten pojazd jeździ. No, tutaj mamy bardziej nawet cechy czołgu lekkiego mobilnościowo, no bo mobilność tego meda naprawdę jest taką, o której część czołgów lekkich mogłoby pomarzyć. Ponad 60 km na godzinę, 65. Niektórzy mogliby nawet chcieć zamontować tutaj turbo, chociaż wydaje mi się, że jednak trzeba ratować bardziej cechy tego, ratować, poprawiać te cechy słabsze tego czołgu, czyli właśnie DPM i ta niestety słaba stabilizacja i długi czas skupiania. O ile polityka Wargamingu do tego, żeby te premki, które wychodzą z maratonów, nie rozwalały randomów, żeby to były czołgi dobre, ale nie ultra mocne, jest dobra, o tyle wydaje mi się, że no niestety problem polega na tym, że w tej grze jest już wiele czołgów premium, które są zdecydowanie mocniejsze i no i chcieć nie chcieć, musimy te czołgi porównywać na tle czołgów, które już w grze są. No bo o ile by tamtych maszyn nie było, no to wtedy można by powiedzieć, że polityka dotycząca czołgów premium obecnie jest ok, ale potem przypominamy sobie, że niedawno została wprowadzona Skoda ciężka, czechosłowacka i okazuje się, że no już tak tylko za kasę to dalej te premki mogą być mocniejsze, ale to jest Wargaming, z nimi nigdy nie wiadomo w jakim kierunku pójdą, jakie mają pomysły. Jedno jest pewne, jeżeli i tak gracie w WOTA podczas tego maratonu i będziecie w stanie zbić sobie
cenę tego czołgu lub zbić sobie do takiej wartości, gdzie uznacie, że jednak za 8 premium to warto zapłacić, no to pewnie i tak go kupicie. Jeżeli będziecie grali tyle, że zrobicie ten maraton, nie wydając żadnej złotówki na ten czołg, no to zawsze jest to kolejna 8-tierowa premka w garażu. Ale żeby koniecznie wydawać na ten czołg kasę albo poświęcać swój czas, brać urlop, nagranie, no to zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że lepiej oszczędzić te pieniądze na ewentualne paczki świąteczne, bo być może tam będzie lepsza oferta danych jakichś czołgów do gry. A być może nie, tego nie wiemy, ale no, nie jest to pojazd, który wymusza na nas granie, który powoduje, że tak koniecznie muszę go mieć. Nie, no bo jak go nie będę miał, to się nic nie stanie. Jeżeli macie Buraska, no to na pewno macie lepszy pojazd w grze, pojazd o wiele większym potencjale. Mapa, jaką tutaj nam dało, czyli granica Imperium, spowodowała, że no przyjechałem w miejsce, które dość często jest zajmowane przez czołgi z dobrą depresją działa. Starałem się tę depresję wykorzystać, no i teraz, mając już dużą przewagę w bitwie, po prostu się ulewam po tego przeciwnika. Mam 1926 uszkodzeń zrobionych, jednego fraga, jest 10 do 4. Przypominam, ta bitwa była grana w dniu, kiedy ten maraton do gry został wprowadzony, kiedy wystartował, więc wtedy też wymagania na masterkę zapewne były ciut mniejsze niż będą później, ale w kolejnych bitwach, w których te MP też powbijałem, zwłaszcza w jednej, udało mi się osiągnąć dużo lepszy wynik niż dzisiaj, wam zaprezentuję, więc już zapraszam do kolejnego materiału. Tutaj typowo wotowska bitwa jednostronna, w której to przepchnęliśmy nie dość, że lepszą część mapy dla tego respa, no to też wygraliśmy nawet w sektorze, w której ten resp wypada gorzej, czyli właśnie w tych okolicach. 14 do 5, mamy jeszcze CS-a 53, myślałem, że jest on na awku. Starałem się go tutaj trzymać na gąsienicy, żeby zyskać jeszcze troszeczkę asysty. Teraz nie udało się strzelić z gąską, widzę, że już dojeżdżają kolejne moje czołgi. Mogłem strzelać z uszkodzeniami, ale stwierdziłem, że spróbuję jeszcze go na gąsienicy postawić, żeby zyskać więcej tej asysty. Tak się też dzieje, wygrywamy klasycznym 15 do 5 i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, no i w sumie to tylko tyle. To była moja pierwsza MK na tym czołgu, więc bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. 1888 uszkodzeń po asyście, 2520 uszkodzeń własnych oraz jeden frag dało 1298 punktów bazowego expa, co tamtego dnia już na masterkę wystarczyło. 15 strzałów oddanych, 13 trafionych, 9 z penetracją, przejechane 2 km na czysto zarobione z różnymi mnożnikami, 216 tysięcy kredytów, ale przypominam, tu były różne bonusy, więc nie patrzcie na to tak, że pojazd niesamowicie zarabia, bo to, czy będzie dobrze zarabiał, zależeć będzie od tego, jakie będziecie robić wyniki uszkodzeń, z jakiej amunicji będziecie korzystać i czy będziecie też robić asystę. Jeżeli tak, no to każdy pojazd, z którym robicie uszkodzenia, macie dużo asysty i nie używacie amunicji premium, będzie wam zarabiał przyzwoite wartości kredytów. Expa z różnymi mnożnikami wpadło 6036 punktów. I tak oto, moi drodzy, wygląda pierwszy materiał na temat tej nowej premki. Źle nie jest, ale dobrze w sumie też nie. Szału nie ma, więc nie ma o co tutaj się zabijać i to niech będzie podsumowanie tego materiału. A jeżeli wy macie już ten czołg, graliście nim albo po prostu chcecie go zdobyć, to napiszcie, czemu chcecie go zdobyć, co wam się w tym pojeździe podoba, co was zachęca do tego, żeby ewentualnie właśnie ten czołg z maratonu zdobyć, a jeżeli sobie go odpuściliście, to jakie wady, jakie cechy spowodowały, że po prostu ten czołg was nie interesuje. Czekam na wasze komentarze, pamiętajcie, sekcja komentarzy należy do was, chętnie z wami podyskutuję. Będę wdzięczny oczywiście za wszystkie łapki pod tym materiałem, za wszystkie subskrypcje z dzwoneczkiem, moim patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam. Jak zawsze dziękuję pięknie za wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach, życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się,